Witam wszystkich. Jak już widzicie na załączonym obrazku, wiecie zapewne lub jeszcze nie wiecie, iż odszedł od nas Witek Muzykulicy, a dokładnie Witold Mikołajczuk, który tworzył świetną muzykę na dzisiejsze czasy. Był genialnym człowiekiem. Po prostu odkrył sobie swój talent, który posiadał wewnątrz, i przerzucił się z korporacyjnego życia na życie, tworzenie dla narodu muzyki. I cóż, no bardzo dziwne rzeczy. Wiadomość gruchła znienacka, po prostu no. Jestem zszokowany, jak i przypuszczam większość ludzi. Bardzo dziwne to jest. Człowiek, który 12 dni temu nagrywa filmik, z którego widzicie jego postać, gdzie mówi o swoich dalszych planach. Nagrali płytę kolejną Bękarty Arystokracji i o następnych koncertach już w 2024 roku. I tutaj nagle taka wieść. Szkoda, no naprawdę, to jest, nie wiem jak to opisać, ale summa summarum to bardzo dziwna sprawa. Jak już puszczę tutaj, może urywek tutaj w filmiku, gdzie Witek opowiada. Nawet często pseudoprzyjaźnie. To był bardzo dobry rok, żeby zweryfikować to, czy nadal jesteśmy krajem Słowian, którzy śpiewają, tańczą, bawią się i lubią z sobą spędzać czas. No i okazało się, że już nie jesteśmy krajem Słowian. Wszystko to obserwowałem i spisałem. Spisałem to na kartkach, potem weszliśmy z kumplami do studia, nagraliśmy płytę. Płyta pod tytułem Bękarty Arystokracji, o ludziach, którzy są na marginesie, którzy są wykluczeni z publicznej debaty, którzy szeroko patrzą na świat, którzy widzą i czują trochę. Czy widzicie tutaj w tym człowieku jakieś formy choroby, które by go nękały i mogły spowodować jakąś natychmiastową śmierć? Bardzo to jest dziwne, bardzo. Tu jeszcze z jego ostatniego... Jego ostatni filmik był wyświetlany. Przepraszam, nie wyświetlany, lecz... Wygrany został na YouTube'a 9 dni temu, jak widzicie. I tutaj akurat też jakoś specjalnie nic nie widać po tym człowieku, aby go coś nękało. Aż tu nagle taka nieoczekiwana śmierć. Zwróćcie uwagę, czy... Jest stoju! Wilcza gospoda! Jeden pije, reszta klęka, ojciec macha, premier stęka! Jest w Toruniu! Wilcza gospoda! Jeden pije, reszta klęka, ojciec macha, premier stęka! Ci spoza tu ryby, mogą się na niby, potem dziwią się, że takie dziwy, że świat jest okrutny i tak niesprawiedliwy, że tą kasę wciąż wydają, dzieci przy tym rozbierają, bryki drogie się mijają, już kasy nie się witają, wszystko stacy i bez pracy, wszystko stacy i bez pracy, jest konkorda, kto wypłaci, wszystko stacy i bez pracy, a wam jak się żyje, rodacy, obiecaj mi! Obiecaj mi, furę złota nie daj mi nic. Obiecaj mi, furę złota nie daj mi nic. Jak wy sądzicie, czy ten człowiek wyglądał na jakiegoś
schorowanego, aby go coś mogło nagle doprowadzić do śmierci. Bardzo dziwne. Ponadto Witek bardzo dużo czasu spędzał chodząc na boso, co już w ogóle, jak dla mnie, to uniemożliwia żadne praktycznie, że choroby lub cokolwiek, po prostu sam wiele, wiele razy wspominał, że chodzenie na boso to ma siłę trzymać przez wiele godzin z przodu. Widzicie ten taki sprzęt, akordeon czy harmonię, zwał jak zwał, bo to różni się oczywiście jedno od drugiego, ale jest ciężkie. I chłop zdrowy jak dąb, aż tu nagle ciach. Nie sądzę, aby to było spowodowane jakimiś, może nie sądzę, aby on, aby Witek przyjął jakiś tam preparat od 2020 roku, zapowiedzi, które były ludziom serwowane, ponieważ był to świadomy człowiek. Mogę się mylić, ale no bardzo dziwne, no żal straszny. No szkoda, bardzo będzie brakowało nam Witka i jego twórczości, ponieważ genialne utwory wykonywał. I cóż, zobaczymy, jak to tam dalej będzie. Na tę chwilę pozdrawiam i trzymajcie się. I oby było jak najmniej takich dziwnych przypadków. Pozdrawiam. Cześć.